Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej Co warto wiedzieć o konfliktach w klasie. Mamy nadzieję, że Państwo będą mieli dzisiaj z nami dobry czas, pomimo to, że temat nie jest łatwy, ale że to nie mieli Państwo jakiegoś wielkiego konfliktu, czy wybrać nasz webinar, czy coś zupełnie innego. Proszę bardzo, przywitać się, zobaczmy skąd jesteśmy. To jest taka fajna okazja, żeby przyjrzeć się skąd do nas ludzie przychodzą, żeby zobaczyć, że być może ktoś jest znajomy, a być może ktoś jest z tej samej miejscowości. Witamy także te osoby, które oglądają nas na Facebooku. Proszę bardzo, jeszcze to jest ten moment, kiedy można sobie zrobić herbatę, jakoś właśnie usiąść sobie wygodnie, może nawet się położyć. My Państwa nie widzimy, a nawet gdybyśmy Państwa widzieli, to też ważniejsze jest dla nas, żeby Państwo, skoro już i tak poświęcacie swój wolny czas na to, żeby się dokształcać, to żebyście mieli z tego też jakiś taki karmiący element. Więc witamy Kraków, witamy Strzelce Krajeńskie i Wrocław, i Żychlin. Cieszymy się, że są Państwo z nami i Łódź. I proszę Państwa, to my, Centrum Edukacji Obywatelskiej, działamy od 28 lat, współpracujemy z około 40 tysiącami nauczycieli, więcej szkół. Jesteśmy najstarszą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce, która proponuje nowe metody nauczania i ważne tematy nauczycielkom, nauczycielom, uczniom, szkołom po prostu, i jesteśmy z Państwem w tych sytuacjach, kiedy jest zarówno trudno, jak i trochę łatwiej. Zachęcamy do tego, żeby nas obserwować. Jeżeli Państwo jeszcze nas nie znają, znajdą Państwo wiele inspiracji na naszym blogu czy na naszym profilu Fundacja CEO, także na profilu Ucz Otwartości, na którym w tej chwili jest transmitowane nasze webinarium. Znajdą Państwo właśnie także nagrania webinariów, chociażby z cyklu Odporna Szkoła, czy z cyklu właśnie Wychowanie to Podstawa na naszym kanale YouTube. Mogą Państwo u nas także zamówić szkolenia dla rad pedagogicznych albo brać udział w programach, które to programy zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów są z zasady bezpłatne. Rozwijają one umiejętności zarówno nauczycieli, jak i uczniów, pogłębiają wiedzę i pozwalają rozwijać się na bieżąco w sposób jak najbardziej dostosowany do Państwa potrzeb. To działanie konkretnie jest finansowane ze środków UKAID i naszym partnerem jest Plan International, za co serdecznie dziękujemy, że za te środki jesteśmy w stanie przygotowywać dla Państwa kolejne webinaria. I proszę Państwa, dzisiaj ze mną są bardzo, bardzo ciekawi goście, a mianowicie jest Agnieszka Biela, psycholożka, trenerka umiejętności społecznych, a także treningu interpersonalnego i co niezwykle ciekawe, certyfikowana trenerka WENDO. WENDO się pisze, czy WENDO? Raczej czytamy WENDO, ale WENDO też może być. Okay. Witam serdecznie. Agnieszka jest współzałożycielką i członkinią zarządu Fundacji Owoc Spotkania, ale pracuje także jako specjalistka poradni psychologiczno-pedagogicznej. Julian jest prezesem zarządu Fundacji Owoc Spotkania, czyli właśnie Agnieszka i Julian są z tej fundacji. Jest trenerem, jest coachem, jest facylitatorem. Ledwo mi się to zmieściło na slajdzie, szczerze mówiąc i tak ucinałam. Jest doktorem nauk humanistycznych. To, co bardzo mnie tutaj zainteresowało w Twoim biogramie, to to, że jesteś facylitatorem dialogu nansenowskiego i pracujesz różnymi metodami, które właśnie mają w założeniu taką komunikację i właśnie działanie bez przemocy, działanie takie porozumiewawcze, jak to rozumiem. Tak, dobry tu wszystkim. Jest z nami Ola, która jest także psychoterapeutką, interwentką, kryzysową, socjolożką, seksuolożką,
edukatorką w dziedzinie zarówno edukacji obywatelskiej, jak i edukacji seksualnej, edukacji do różnorodności, ale jesteś także, Olu, nauczycielką WOS-u i etyki. Tak, wszystko się zgadza. Też pracujesz takimi metodami, które nam pozwalają gdzieś być bez przemocy, do dialogu, do rozmowy, więc takie są moje doświadczenia. Bardzo serdecznie dziękuję. I chciałam powiedzieć, że to, co my dzisiaj, o czym my dzisiaj rozmawiamy, tylko do rozmowy o konflikcie, bo żeśmy uznali, że najpierw warto zarysować sobie, jak rozumiemy. Pytam Państwa o to w formularzu napisów, jakie wyzwania macie w szkole związane właśnie z zarządzaniem konfliktu. Chciałam zobaczyć też, w jakim jesteśmy miejscu, ale także dlatego, że będziemy jeszcze ten temat pogłębiać. Ale już w tych Państwa wypowiedziach pojawiało się mnóstwo właśnie takich wątpliwości terminologicznych. Ja miałam wrażenie, że czasami nie do końca rozmawiamy o samym konflikcie, różnych innych pojęciach, które są jak najbardziej z konfliktem związane. I tak, żeby się dać do tego, żeby wejść w tej chwili, jeżeli macie taką możliwość, na stronę www.menti.com albo od razu przez bezpośrednio przez link, Olu, to poproszę o wrzucenie na czat linku. Mają Państwo w tej chwili poświęcony link, gdzie znajdą Państwo pytanie, jak bardzo zgadzam się z tym, że konflikty ludzi to nic dobrego. To jest takie stwierdzenie, które gdzieś tam wyłuskałam także właśnie z Państwa wypowiedzi, które jest jeszcze webinarium. Należy zacząć na dyskusji, jak to Państwo się zgadzają, czy zupełnie się nie zgadzać się, o właśnie, ktoś tak wypośrodkował, czy całkowicie na ile może być biegającą kulkę. Ja tylko, okej, dziękuję za informację, że konfliktu, przepraszam, na wszelki wypadek zrobimy głos zza kadru. Rozumiem, że mnie słychać. Słychać mnie. Proszę się nie bać, nie jestem duchem, tylko po prostu w momencie, kiedy wyłączę kamerę, to jest duża szansa, że stabilniejsze będzie moje łącze. Za chwileczkę się włączę znowu, żeby się pokazać. 19 maja będzie webinarium Odpornej Szkoły, gdzie opowiem jeszcze o tym pod koniec naszego webinarium, na którym będziemy także pogłębiać tematykę konfliktów w formie takich pytań i odpowiedzi, na których będzie, znaczy na te pytania, udzielać odpowiedzi psycholożka międzykulturowa Agnieszka Szczepanik. Zobaczmy, co się dzieje na naszym Mentimeterze. Coraz bardziej nam się przesuwa ta skala w kierunku zgadzania się, ale cały czas jesteśmy może tak bliżej środka. O, ale zobaczmy, ile tutaj widać, że wiele osób się powiedziało także, że się całkowicie zgadza. Dobrze. Pokażę się na momencik. I zapytam Ciebie, Julianie, jak to właściwie jest? Czy można uniknąć w ogóle konfliktów w klasie? Czy można uniknąć w ogóle konfliktów w grupie? I zanim jeszcze oddam Ci całkowicie głos, to chciałabym pokazać taką wypowiedź z naszej ankiety, gdzie ktoś powiedział, że trudno jest zgrać klasę, która jest podzielona na wiele grup i ciągle się konfliktuje wewnętrznie. Ja myślę, że z tą trudnością naprawdę wielu nauczycieli, znaczy właściwie, żeby nie powiedzieć, że wszyscy nauczyciele się jakoś borykają, ale
Już w zapowiedzi naszego webinarium było powiedziane, że konflikt jest jednak czymś naturalnym. To jak to właściwie jest? Więc to może nie zabrzmi jako rzecz oczywista, ale uważam, że konflikt jest nie tylko konieczny, ale jest także potrzebny i korzystny dla grupy. Może tak wprowadzę do tego, jak ja w ogóle podchodzę do konfliktu, bo mogą mieć również przeróżne znaczenia. Więc patrząc z perspektywy procesu grupowego, który działa w każdej grupie, która zawiązuje pomiędzy więcej niż dwiema osobami, a być może nawet para już wystarczy, żeby był jakiś proces grupowy między nimi, to ten proces jest trochę oswajaniem konfliktu, który rozumiem jako jakąkolwiek różnicę. Czyli jeżeli ja lubię zupę pomidorową, ktoś lubi ogórkową, to założenie mamy jakiś konflikt zdań, ponieważ to znaczy, że albo jedna osoba ma rację, albo druga. Wobec czego, żeby poradzić sobie z taką różnicą, potrzebuje mieć jakąś strategię do tego. Więc to był taki prosty przykład, więc z tym sobie akurat można łatwo poradzić. Wystarczy mieć przekonanie, że po prostu ludzie mają różnie, wobec czego ja mogę jeść jedną rzecz, druga osoba ma drugą. W związku z tym ten konflikt, gdyby nigdy nie wychodzi na zewnątrz, jest to konflikt, który ja rozwiązuję wewnętrznie, ponieważ mam jakby do tego kompetencje, jestem w stanie być na tyle refleksyjny, żeby pomieścić sobie, że mamy rozmaicie. Natomiast rozwijanie się procesu grupowego, czyli na przykład powstaje klasa, powstaje rada pedagogiczna, przychodzą nowe osoby, polega na tym, że docieramy się tym, jak sobie radzimy z różnorodnością i dążymy do takiego stanu, żeby żadne takie nowe informacje, czyli różne różnice, nie wybijały nas z takiej fazy harmonii, spokoju, żeby było przyjemnie, miło, żeby można było się komunikować w sposób swobodny i bezpieczny. Natomiast w pewnym momencie pojawia się i taka informacja, która informuje o tym, że mamy jakąś różnorodność, na którą nie jesteśmy gotowi i z którą wewnętrznie sobie nie radzimy i wtedy musimy to trochę upublicznić. Czyli to może być albo kwestia tego, że ja sobie nie radzę z tym, że ktoś ma inaczej, ewentualnie w ramach tego zajmowania się tą różnorodnością, że jesteśmy inni, mamy inne potrzeby, inaczej się zachowujemy, to może też okazać, że powstała jakaś norma, której ktoś nie przestrzega i robi coś przeciwko innym. I w tym momencie jako grupa potrzebujemy się tym jakoś do tego odnieść. I wtedy konflikt takiego wewnętrznego staje się konfliktem zewnętrznym, staje się jakimś faktem społecznym i w zależności od tego, jak grupa pracowała, była ze sobą, jak się formowała, będzie zależało to, czy jesteśmy w stanie to udźwignąć, czyli na przykład usiąść, porozmawiać, przegadać, zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi i pójść dalej, czy wchodzimy w jakieś inne strategie, które na przykład są podszyte agresją i wtedy jest ten rodzaj konfliktu, o którym zazwyczaj mówimy, czyli ta sytuacja trudna w klasie, czyli ktoś na kogoś krzyczy, kogoś przezywa, nie radzi sobie z emocjami, nie radzi sobie z tym, że ktoś okazuje się inny niż byśmy potrzebowali. Natomiast to jest jak gdyby faza w pracy grupy, ponieważ dzięki temu, że pojawia się ta różnica, czy ten konflikt, który jest dla nas trudny, to możemy potraktować to jako problem, którego unikamy, a możemy to potraktować jako kolejny etap, że to jest następne wyzwanie, z którym potrzebujemy sobie poradzić, tylko już nie indywidualnie, ale grupowo. Co więcej, jeżeli przejdziemy przez fazę konfliktu, to grupa wzrasta całościowo, czyli mamy po pierwsze pewną historię sukcesu, że udało nam się przekroczyć jakąś dużą trudność, która nas wszystkie połączyła. Mamy nowy poziom zaufania, mamy nowy poziom zaangażowania oraz powstała jakaś relacja, ponieważ też pojawia się takie poczucie, że skoro udało nam się z tą pierwszą rzeczą, to prawdopodobnie jeżeli będzie jeszcze jakaś inna nowa różnica, to już będzie nam łatwiej się nią zaopiekować w kolejnym kroku. Co oznacza, że albo będzie to konflikt o mniejszej skali, ewentualnie będziemy mieli przekonanie, że nie musimy go unikać, nie musimy się wycofywać, ponieważ jesteśmy w stanie wspólnie przez to przejść. Tylko żeby to mogło tak się toczyć, często grupa potrzebuje też pewnego wsparcia.
Więc podsumowując, z tego punktu widzenia konflikt jest jakby elementem pracy z grupą od samego początku, tylko jak zaznaczyłem, wcześniej to będzie bardziej taka praca z tą różnorodnością w sobie, dopiero później to jest na zewnątrz i jest ona szansą dla grupy, żeby zadziało się dla niej coś bardzo ważnego, czyli inaczej mówiąc, żeby grupa dojrzała. I teraz z drugiej strony, jeżeli mamy taki moment, kiedy konflikt jest ujawniony i staje się faktem grupowym, i nie zajmujemy się nim, no to pojawia się taka dosyć delikatna sytuacja, bo możemy albo się z niego wycofać i wiemy, że coś jest nie tak, jest jakaś różnica między nami, ale nie możemy o niej mówić, ponieważ boimy się, że się rozpadnie ta cała grupa, albo wchodzimy w walkę i faktycznie ktoś wobec kogoś będzie agresywny, będą działy się różne rzeczy, które będą trudne i nieprzyjemne, obciążające emocjonalnie, często fizycznie i na pewno społecznie. Możemy mieć inną strategię, że kładziemy trochę uszy po sobie i ustępujemy innym, czyli nie zajmujemy się tą różnicą, tylko udajemy, że ona nas nie dotyczy albo że my się nią nie przejmujemy. I nasze potrzeby, i nasz komfort jakby wycofujemy z tej sytuacji. I to są raczej takie dysfunkcyjne kierunki pracy z konfliktem. I bywa tak, że młode osoby, które nie mają kompetencji, poradzą sobie z taką dużą różnorodnością, dużą różnicą w zachowaniu, z czymś, co jest nietypowe, albo właśnie było poprzedzone agresją, że te grupy będą utykały w tej fazie takiej prześleniowej, albo będą się wycofywały, dopóki ktoś nie przyjdzie, albo ich nie wzmocni, nie zapewni bezpieczeństwa, albo nie rozwinie w też bezpieczny sposób ich kompetencji poradzenia sobie z trudnością. Mm-hmm. Wiesz co, jak cię tak słucham, to prawie mam ochotę właśnie wejść w jakiś konflikt, więc skonfrontujmy się teraz, bo no właśnie, rozmawiamy o młodych ludziach, tak? Fajnie mi się ciebie słuchało, bo sobie myślałam o swoim związku z dojrzałym partnerem, tak, konflikt nas rozwija i tak dalej, ale tak naprawdę gdzieś w głowie miałam, no dobra, ale dzieciaki, jak nam pisali też nasi uczestnicy, kłócą się o głupoty, prawda? Czasami o tym, że powiedziałeś, że przychodzi taka różnorodność, na którą nie jesteśmy gotowi. W przypadku dzieci ten próg różnorodności czasami jest naprawdę bardzo nisko, zwłaszcza kiedy patrzymy z perspektywy dorosłego. To no właśnie, jak w ogóle, czy jesteśmy w stanie wejść w buty tego dziecka i tej grupy dzieci i czy to jest wspierające, że im powiemy, że kłócą się o głupoty na przykład? I teraz do kogo jest to pytanie? Chyba mnie ucięło. A. Troszkę cię, Emilio, przycina, wobec czego dobrze. Tak, żeby z kamery będzie nie lepiej. Nie jestem duchem. Bardzo cię tnie. Ale widzę, że Ola chce zabrać głos, wobec czego... Dobra. Ja bym chciała odpowiedzieć. Jest ten dzień. Ja bardzo chętnie usłyszałam, co ty chcesz powiedzieć. Dobra, to ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo mnie tak aż ten... Bo wydaje mi się, że było nie słychać, kiedy mówiłam... Nie było cię słychać i nadal cię nie jest słychać, więc ja się teraz wbiję i odpowiem. Więc tak, ja pomyślałam przede wszystkim o takiej rzeczy, że nie ma błahych rzeczy, znaczy u dzieci nie ma czegoś takiego jak błaha sprawa i oczywiście, że im nie mówimy, że konflikty są o błahe sprawy, bo każda sprawa, jaka jest i ważna jest dla dzieciaka, to będzie ważna na ten moment, najważniejsza rzecz na świecie. W związku z tym trzeba każdy konflikt potraktować poważnie, zwłaszcza jeżeli młodzi ludzie się do nas sami zwracają z jakimś takim problemem, że chcieliby tutaj coś pomocy w rozwiązaniu tego konfliktu. Natomiast ja ostatnio miałam takie doświadczenie,
kontekście konfliktu z młodymi ludźmi, że oni powiedzieli mi, grupa, z którą pracowałam razem z psycholożką szkolną, powiedzieli mi, ale my nie chcemy rozwiązywać tych konfliktów. No mamy to w nosie, nam jest dobrze tak jak jest i my się tam trochę kłócimy, nie zgadzamy się ze sobą, jest okej. No i tutaj może warto wtedy zadać pytanie, czy na pewno wszystkim jest okej. Klasa co prawda powiedziała nam wtedy, że tak, wszystkim jest okej, ale jak zaczęłyśmy drążyć, to okazało się, że tak nie zupełnie wszystkim i może są sytuacje, które im jednak nie sprzyjają w tym konflikcie, w którym tkwią. I to był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle zaczęliśmy pracować, ponieważ oni byli tak osadzeni w tym konflikcie i tak im było w nim dobrze i tak byli okopani na swoich, na swoich pozycjach, że wcale nie chcieli tego ruszać i było im naprawdę, super się bawili w tym konflikcie. Natomiast powiedziałaś, Emila, o tym, że to jest takie, jak są dorośli ludzie, to doświadczeni, dojrzali, to ten konflikt, tak, możemy sobie go obejrzeć ze wszystkich stron. Natomiast ja przypominam sobie taki eksperyment, który został przeprowadzony na więźniach, wcale niedojrzałych, z małym doświadczeniem życiowym, znaczy takim dużym doświadczeniem, ale głównie w tym, jak łamać normy społeczne. I tam grupa psychoterapeutów wymyśliła sobie, że tak ich przeprowadzą przez proces grupowy, że nie będzie konfliktu. Udało im się, tylko tak. Potem były 3 próby samobójcze, ktoś kogoś próbował dźgnąć nożem i w ogóle jakaś taka historia się zadziała zaraz po tym, jak uznano, że mamy sukces, konfliktu w grupie nie było. Czyli emocje, konflikt, złość, emocje te negatywne, czy negatywne, no wiecie, te takie emocje, które postrzegamy jako te niechciane w grupie, dużo nam jednak robią i może lepiej nauczmy się je wyrażać i nawet powiedzmy mamy w nosie to, że nie chcemy rozwiązywać tego konfliktu i po co tu pani do nas w ogóle przychodzi i przynudza i to też jest jakiś wyraz tej grupy, lepiej to powiedzieć, niż udawać albo starać się tak pracować, żeby tego konfliktu nie było. Nie ma takiej możliwości, żeby grupa była jak najświetniej wykształcona. Po prostu sami psychoterapeuci po kurczę osobistych psychoterapiach grupowych i w ogóle w superwizjach, to i tak jak pracują wspólnie, to prędzej czy później zdarzy się konflikt. Oni oczywiście mają więcej narzędzi, żeby to przepracować, co nie znaczy, że je wykorzystają. Nie? W związku z tym nie bójmy się konfliktu. Tak jak Julek powiedział, konflikt zawsze ciągnie grupę do góry. Oczywiście nasza rola jako nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, psycholożek jest pomóc młodym ludziom przebrnąć przez ten konflikt, tak żeby udało się to z jak najmniejszymi ranami wewnętrznymi. Bez ran pewnie się w ogóle nie uda, ale rany są częścią w ogóle procesu życia i procesu grupowego też. Więc to też tak nie bardzo się bójmy, że tam ktoś tam będzie trochę draśnięty. Chodzi też o to, żeby ten konflikt nie eskalował do takiego momentu, gdzie ktoś jest wykluczany, że ktoś jest dyskryminowany, żebyśmy tutaj zatrzymywali ten konflikt i w porę mówili, zobaczmy, co się dzieje. I myślę, że wtedy, jak my się przestaniemy bać konfliktu, to będziemy mieli większe szanse na to, żeby te dzieciaki przeprowadzać suchą prawie stopą przez różne konflikty. Dzięki bardzo. O, znowu chyba mnie przecina niestety, kiedy zaczęłam mówić. Powiedzcie, że... Pierwszą część było słychać. Część było słychać. Bardzo ci, Olu, dziękuję. Coś Julianie chciałaś jeszcze dopowiedzieć. Tak, to chciałem też, żeby spodziewając się przecięcia, podnieść ten temat Oli, bo to, co słyszałem, to też, że grupa znalazła konflikt jako coś, co ją łączyło. I też na początku w procesie grupowym zazwyczaj szukamy tego, co jest wspólne, co jest podobne, czyli właśnie szukamy, żeby nie było tych różnic, bo to jest bezpieczne. Jeżeli mamy właśnie trochę taki strach przed tym, co jest takie wybuchowe, może się też okazać, że konflikt jest tym, co nas łączy, bycie w konflikcie, że nawet co straszniejsze jest bycie w jakimś takim pokoju i w akceptacji do różnorodności, niż tym, że możemy się cały czas ścierać, bo to znamy i to jest dla nas, jest to nam bliskie i przyjemne. Agnieszka, ty też chyba coś chciałaś powiedzieć?
Tak, bo ja sobie też pomyślałam o tym, o czym powiedziałaś wcześniej, Emilio, o tym sformułowaniu, że to są jakieś drobiazgi, o które się młodzi ludzie konfliktują. Ja mam taką myśl, że konflikty nigdy nie są o drobiazgi, tylko trzeba sięgnąć dalej niż to, co jest na wierzchu. Bo na wierzchu może być rzeczywiście drobiazg, ale za tym drobiazgiem stoi zazwyczaj jedna z dwóch rzeczy. Albo jakieś ważne potrzeby, albo jakieś ważne wartości. I myślę, że to, co może pomóc w przejściu przez konflikt, tak, takim konstruktywnym przejściu przez niego, to jest zajrzenie właśnie pod to, co jest pod spodem. Czyli jakie potrzeby wyrażają ci młodzi ludzie tym konfliktem, albo o jakie wartości tak naprawdę w tym konflikcie walczą. No i wtedy widzimy, że to jest jednak poważniejsza sprawa i co więcej, że jakby to samo to, że ten konflikt się pojawił, jest czymś dobrym tak naprawdę, bo to albo oznacza, że młodzi ludzie są w kontakcie z jakimś swoim systemem wartości i chcą go wyrażać, chcą sobie budować tożsamość wokół wartości, co generalnie jest budujące po prostu w ogóle i dla ich rozwoju takiego indywidualnego i też dla naszego rozwoju jako społeczeństwa po prostu, ale też z drugiej strony, jeżeli wyrażają jakieś swoje własne potrzeby, to po prostu znaczy, że mogą być sobą w tej grupie. Ja osobiście, jak pracuję z grupami, czy to młodzieży, czy dorosłych, to najbardziej się boję takim swoim trenerskim lękiem, że coś się dzieje, czym się trzeba zaopiekować, wtedy, kiedy grupa mi mówi, że jest bezkonfliktowa i że tam jest wszystko super, wszystko fajnie i zawsze jest miło i zawsze są wszyscy zadowoleni, to ja się wtedy zastanawiam, to gdzie są ludzie w takim razie w tym. Bo jeżeli ludzie są i są autentyczni i są sobą, to zawsze się muszą ścierać, bo ludzie są różni, po prostu z definicji. Więc kiedy wyrażają siebie, kiedy się ścierają różne historie życia, różne tożsamości, różne poglądy, no to zawsze te konflikty jakieś się muszą pojawić. I to jest sygnał, że jest życie po prostu w tej grupie. Natomiast myślę, że to, co jest takim clue tego jak przechodzić przez tą fazę funkcjonowania grupy, to jest to, żeby komunikacja była otwarta. Czyli to, o czym tu się wcześniej pojawiało, w tym, co ty, Olu, mówiłaś i ty, Julku, że to jest ważne, żeby te osoby, które są w tym konflikcie, po prostu się ze sobą komunikowały, wyrażały to. No i właśnie, albo mówiły, że im dobrze w konflikcie, albo żeby miały przestrzeń, żeby powiedzieć, a jednak mi nie jest dobrze w konflikcie. I żeby te wszystkie głosy mogły wybrzmieć. Czyli tak jak was słyszę, to przede wszystkim to jest też o zobaczeniu konfliktu właśnie, że dobrze, kiedy już widać, że coś się dzieje i kiedy te osoby, które są w konflikcie, mogą się jakoś ustosunkować. Ale jeden z naszych tutaj uczestników zauważył, że no właśnie, czasami ten konflikt nie jest do końca widoczny. Jak się umiejętnie dowiedzieć wtedy, czy macie jakieś tutaj na to sposoby, strategie, o co tutaj chodzi? Jak się dowiedzieć i czy rzeczywiście zadaniem wychowawcy jest dowiadywanie się? Ola? No to ja myślę, że czasem tak, czasem nie. To wszystko zależy. Jak czujemy podskórnie, że coś się niepokojącego dzieje w klasie, no to jest naszym zadaniem dowiedzieć się, o co chodzi. No ale musimy, to jakby nie jesteśmy przecież, nie mamy w oczach rentgena, czyli musimy mieć jakieś przesłanki ku temu, więc musimy coś widzieć. Więc to nie jest tak, że my nie widzimy zupełnie nic, tylko widzimy coś, co jest takie niejasne, że to nie jest tak, że sobie tam rzucają się do oczu młodzi ludzie, wykrzykują na korytarzu szkolnym obelgi wobec siebie, bo wtedy to jest wszystko jasne, ale że nie wiem, ktoś tam z kimś nie gada, ktoś jest jakiś obruszony, ktoś kogoś obgaduje i takie rzeczy gdzieś tam pewnie dostrzegamy, albo jeszcze inne, które gdzieś tam dają jakiś znak, sygnał, że coś się dzieje. No i jeśli widzimy, no to znowu, to trzeba sobie tam w głowie najpierw sprawdzić, czy to już jest ten moment, kiedy oni sobie sami nie poradzą. Bo jak znamy, bo oczywiście jak mamy nowiutką klasę, taką, której nie znamy w ogóle, to trudno jest czasami odpowiedzieć na to pytanie, bo ich nie znamy. Ale jak w kilka lat już pracujemy z dzieciakami, to prawdopodobnie odpowiemy sobie na pytanie, że tam Kasia z Zosią to już se skakały tam do oczu kilkakrotnie, one się bardzo lubią, szanują i kochają nawet wręcz, tylko że od czasu do czasu są, nie wiem, zazdrosne albo, nie wiem, któraś tam
ma gorszy czas w życiu albo po prostu są impulsywne i w związku z tym przychodzi taki moment, kiedy nie wiem, 3 tygodnie ze sobą nie gadają. I wtedy warto jednej dziewczynki i drugiej zapytać, czy wszystko u niej dobrze i czy potrzebuje jakiegoś wsparcia, bo na pewno przeżywają tę sytuację bezwzględnie. Natomiast byłabym ostrożna w ingerowanie w to, bo prawdopodobieństwo, że one się same wyregulują i wrócą do koleżeństwa czy przyjaźni jest bardzo duże. Więc jeżeli, albo jeżeli wiemy, że dzieciaki pokłóciły się o konkretną sprawę i to jest, wiemy, że to jest sprawa, którą one spokojnie mogą między sobą przegadać. Ja myślę w ogóle, że trzeba też pilnować jednej rzeczy, bo dla mnie problem zaczyna się wtedy, kiedy w konflikt między dziećmi, jakiś prosty konflikt, nie mówię o poważnych sprawach, włączają się dorośli i tworzą obozy. Rodzic jednej dziewczynki, rodzic drugiej dziewczynki, a ta dziewczynka ma jeszcze przyjaciółkę, więc rodzice tej przyjaciółki i jeszcze nauczyciel czy nauczycielka biorący też jakąś stronę w tym wszystkim, nawet jak nie chcą, no to wiecie, no my też jesteśmy ludźmi, więc coś tam widzimy. I jak nagle to się robi konflikt dorosłych, to te dzieci naprawdę nie będą wiedziały, co z tym zrobić. Więc ja myślę, że też duża praca jest i trudna, i myślę, że najtrudniejsza w tłumaczeniu i proszeniu rodziców, żeby w te drobne konflikty dzieci zbytnio się nie angażowali. Że jeżeli jest tak, że coś ich niepokoi, to oczywiście super, jak się zgłoszą do nauczycielki, nauczyciela, wychowawcy, wychowawczyni i powiedzą, niepokoi mnie, bo moja Zośka przychodzi do domu i tam popłakuje i coś się w tej szkole dzieje, czy może pani na to zwrócić uwagę? To wtedy fajnie tej Zosi podpytać, co się dzieje, na bok ją wziąć, czy wszystko dobrze, czy potrzebuje pomocy, bo wiecie, że tutaj rodzice też się niepokoją i co można zrobić. I w takich sytuacjach naprawdę ja uważam, że 80%, jak nie więcej, dzieciaki ogarną same. Natomiast są sytuacje, gdzie pojawia się coś, czego one nie rozumieją, pojawia się coś, co jest dla nich zbyt bolesne albo uruchamia jakieś takie rzeczy z dzieciaka, z młodego człowieka, które nie są nawet dla niego samego na wierzchu. Czyli to nie jest tak, że się pokłóciłam z Zosią, bo tam żeśmy sobie coś powiedziały przykrego, tylko ta kłótnia z Zosią czy Krysią uruchamia we mnie jakieś lęki, jakieś takie, nie wiem, niskie poczucie własnej wartości, poczucie odrzucenia i tu zaczyna się problem i to dziecko jest wtedy bardzo do zaopiekowania. Więc i znowu, to warto popracować już wtedy nie na tym konflikcie, ale żeby podnieść trochę tego dzieciaka, żeby on umiał sobie też w tym konflikcie poradzić. Czasami nierówne są te konflikty. Jedno dziecko sobie super radzi, tam powie coś od serduszka i otrząśnie się, idzie do przodu, a drugie sobie będzie z tym chodzić i będzie nosić. Więc dla mnie tutaj bardzo ważna rzecz jest rozmowa z rodzicami, żeby rodzice szczerze przychodzili, mówili, co ich niepokoi i żebym ja mogła rodzicom powiedzieć, co mnie niepokoi i żebyśmy mogli spróbować przynajmniej wesprzeć dzieci. Ja w ogóle myślę o konflikcie jako taki przyczynku do wsparcia dziecka. Często się myśli o tym, że zróbmy coś z tym konfliktem, nie wiem, kary im dajmy, niech przestaną się kłócić, porozstawiajmy ich po kątach. I oczywiście nie mówię, że nauczyciele tak robią, tylko że mamy taką w ogóle pokusę taką, nie? Kłócą się, są niegrzeczni, zróbmy coś z tym. To żeby to odwrócić, że jeśli to się dzieje i oni mają taką pokusę, żeby się kłócić, jest ten konflikt, to oni wszyscy są w jakimś cierpieniu w tym konflikcie. Nawet jeśli tym niektórym się wydaje, że są szachy wirachy i mogą rozstawiać innych po kątach, to oni też są w cierpieniu, bo ileż można udawać, że jest się najsilniejszym w klasie. Jakie to jest wyczerpujące, jak to trzeba się starać, żeby nikt nie zauważył tej mojej słabości. Więc jakby odwrócenie tego ułatwi nam wsparcie dzieci, ułatwi nam pracę z dzieciakami, ponieważ spojrzymy na nich jak na ludzi w trudności, a nie jak rozwytrzone bachory, które po prostu przychodzą do szkoły i się ciągle kłócą.
To jest jakby trudne i my to tak mamy prawo czasem też to tak postrzegać. Natomiast jak odwrócimy to, to nam też schodzą emocje i łatwiej nam pracować z tym konfliktem. Ogromnie Ci dziękuję za to, co powiedziałaś, bo takie też pytanie padło od naszych uczestników, jak sobie radzić właśnie z własną trudnością, z własnymi emocjami, że to jest trudne. A poza tym jakoś tak, dla mnie to było bardzo otwierające, że pokazałaś to odwrócenie perspektywy i tego właśnie największego heroja, który tutaj też cierpi, bo musi cały czas utrzymywać tę maskę. Ale zaparkujmy tutaj, dlatego że powiedziałaś przedtem już i teraz znowu Ciebie, Olu, jeszcze pociągnę za język, chociaż króciutko. Powiedziałaś, że bywają takie sytuacje, kiedy reagować już koniecznie trzeba. I na przykład mamy taką wypowiedź jednej z naszych uczestniczek, że jest wychowawczynią klasy czwartej, której konflikty są aktualnie na porządku dziennym. To już wiemy, że to normalka i na razie nie ma się czym martwić. W klasie potworzyły się grupy, które walczą o władzę i konflikty wybuchają co chwilę. Ponadto ciągle pojawiają się konflikty na linii Polacy-obcokrajowcy. I właściwie z opisu tej sytuacji my jeszcze nic nie wiemy, tak? W tym sensie, że no okej, jest właśnie ta różnorodność, z którą dzieciaki sobie w jakiś sposób radzą. Chcę to podkreślić, bo mówiliście o tym, że za każdym razem jest to po prostu jakaś strategia, tylko ona albo służy rozwojowi grupy, albo nie służy. Niemniej jednak tutaj już to by się było przyjrzeć, co się tam dzieje. Czy nie mamy do czynienia przez przypadek z dyskryminacją? Czy nie mamy do czynienia z wykluczeniem? Jak w ogóle rozumieć te pojęcia i jak rozpoznać, że to już jest to? To jest i trudne, i łatwe. Z jednej strony trudne, no bo po pierwsze, jak na początku powiedziałaś, no potworzyły się grupki, no w każdej klasie są grupki, to nie powinno nas bardzo niepokoić, no bo to jest oczywiste, że jak mamy 20 czy 30 osób, no to nie ma takiej opcji, żeby wszyscy byli cały czas razem i lubili wszyscy siebie tak samo. To byłoby dopiero dziwne, że te grupki są. Natomiast jak te grupki, pytanie też, jak te grupki ze sobą rywalizują? Co to znaczy, że rywalizują? Bo jak rywalizują, kto będzie miał lepsze oceny z matematyki? Może być destrukcyjne, może nie być, zależy jak. Natomiast jak to się zaczyna robić tak, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto ma lepsze, nie wiem, kto ma lepszych, bogatszych rodziców albo lepsze buty, albo kto ma, nie wiem co tam jeszcze, tam nie wiem, telefon lepszy i dzielimy klasę na lepszych, jak te dzieciaki zaczynają się dzielić z jakiegoś powodu na lepszych i gorszych, jak to do nas dociera, to powinno nas bardzo niepokoić, bo to, że się różnimy, to, że ktoś kogoś nie lubi, to wszystko jest naprawdę, możemy się nie lubić. Też to jest trudne do przyjęcia, ale naprawdę ja też nie wszystkich lubię i nie wszyscy lubią mnie i nawet trudniej jest mi przyjąć to, że nie wszyscy lubią mnie. Natomiast i dzieciaki też się z tym zmagają oczywiście, nie? Że jak sobie uświadomią, że nie wszyscy mnie lubią, no kurczę, ale przecież dlaczego? Natomiast kiedy mamy tak, że kogoś nie lubię, bo nie lubię, bo tam nie wiem, niedobrze mi się z nim gada, to nie jest problem, ale jak go nie lubię, bo on jest biedny, bo on jest źle ubrany, bo on jest z Ukrainy, nie wiem skąd tam jeszcze, no to zaczyna to być nielubienie nie na poziomie, bo my charakterami się nie dopasowujemy, tylko lubienie na poziomie cechy, na którą ta osoba nie ma wpływu. I wtedy możemy mówić o dyskryminacji. No bo to, tutaj już wiecie, już nie jest to rozmowa o tym, czy nie wiem, czy my się zgrywamy, bo nie wiem, czy razem lubimy jeździć na rolkach, czy nie lubimy, tylko ja go nie lubię, bo on jest, nie wiem, ma ciemny kolor skóry, bo on ma coś, jakąś taką cechę, która jest dla mnie nie do przyjęcia. Więc to jest to i ja bym w takiej klasie naprawdę bardzo rzetelne warsztaty antydyskryminacyjne przeprowadziła z rodzicami, z nauczycielami i z dziećmi, tak żeby po prostu wygarnąć gdzieś tam z trzewi, o co chodzi, to po pierwsze, a po drugie, żeby zmierzyć te dzieciaki i też dorosłych, bo wiecie, dzieciaki tego nie wymyślają zazwyczaj.
z tym, że coś tutaj nie gra i że my ten konflikt budujemy w bardzo niebezpieczny sposób. To ja tak. Nie? To jest fascynujące, co powiedziałaś, że przeprowadziłabyś te warsztaty z uczniami, ale także z rodzicami i z nauczycielami. Agnieszko, ja sobie przypominam, że podczas naszej rozmowy ty mówiłaś, że dyskryminacja to jest takie szczególne zjawisko, którym można się zarażać, jak ja wtedy usłyszałam. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Jak to w ogóle jest z tymi postawami? Mhm. Tak, to dotyczy nie tylko nawet dyskryminacji, ale w ogóle zjawisk przemocowych jako takich, dlatego że zjawiska przemocowe mają taki charakter systemowy. My mamy taką tendencję też właśnie do przypisywania takich różnych zdarzeń, czy agresji, czy zachowań przemocowych jakimś indywidualnym właściwościom, tak, że jakby ktoś tak ma, że na przykład się zachowuje przemocowo, tak, jakby tak to przypisujemy. I oczywiście jakieś różne warunki indywidualne mają wpływ na pojawienie się takich zjawisk, no też indywidualne kompetencje po prostu komunikacyjne, tak, czy takie interpersonalne, no jakby zależy, jakie mamy zasoby w grupie, no to jakby na tym możemy działać. Natomiast jest też kontekst jakby całego systemu i całego tego otoczenia, dlatego że my jak my w ogóle myślimy o problemach w klasie, to często myślimy o tej klasie jako jakimś takim kawałku wyjętym z całości, tak, że są tam jakieś dzieci czy młodzi ludzie i tam coś z nimi się dzieje i coś z nimi trzeba zrobić. Natomiast to nie jest taka kulka w powietrzu, tylko to jest część większej całości i każda klasa jest częścią systemu szkolnego, a każda szkoła jest częścią systemu oświaty, a system oświaty jest częścią szerszego systemu tego, co się dzieje w naszym państwie i ten kontekst bardzo ma znaczenie. I tak jak tutaj to Olu zwróciłaś uwagę na to, że trzeba pracować też z rodzicami i z nauczycielami, no bo też jakby młodzi ludzie przychodzą do klasy z różnymi rzeczami, które przynoszą z domu po prostu, z różnymi przekazami, też przekazami, które mogą mieć charakter albo wspierający, albo dyskryminujący, tak, jakby różne grupy osób, ale z drugiej strony też różne rzeczy się dzieją w systemie szkolnym i szerzej w systemie oświatowym. No i w takiej sytuacji, jaką mamy na przykład w tej chwili, gdzie z Ministerstwa Edukacji płyną komunikaty, które są po prostu dyskryminujące i to w kontekście religijnym, i to w kontekście orientacji czy tożsamości seksualnej, czy też w ogóle poglądów jako takich nawet politycznych czy jakichś obyczajowych, no to jest no takie bardzo mocne tło do tego, żeby te zachowania się przejawiały dalej, dlatego że one stanowią kontekst. No i jeżeli mamy taką sytuację, że ministerstwo, które jest gdzieś na górze, tak, przekazuje konkretne przekazy osobom, które są niżej, czyli na przykład kuratorom oświaty, tak, którzy podlegają ministerstwu, a kuratorzy z kolei dyrektorom, no to dyrektorzy przekazują nauczycielom i nauczyciele robią lub nie robią różnych rzeczy też w szkołach, tak, no na przykład jakby już od dłuższego czasu generalnie istnieją obawy odnośnie właśnie prowadzenia na przykład warsztatów antydyskryminacyjnych, z obawy przed tym, że albo wejdzie jakaś organizacja pozarządowa, która będzie atakować szkołę za organizowanie takich wydarzeń, albo kuratorium zleci jakąś kontrolę, albo coś tam się będzie działo, tak? W związku z tym różne działania nie są podejmowane, ale z drugiej strony też w takiej sytuacji, którą mamy teraz, gdzie jest w ogóle bardzo, bardzo opresyjny ten system oświatowy, tak? Jest opresyjny dla dzieci, bo mówimy o tym, że jest bardzo duża presja na oceny w tej chwili, o szalona, absolutnie szalona liczba sprawdzianów, kartkówek i tego typu rzeczy, których doświadczają młodzi ludzie w bardzo wielu szkołach w tej chwili, też jakby nie wynika z niczego, tak? Tylko z tego, że na nauczycieli też jest presja o wyniki, na szkoły, na dyrektorów jest presja o wyniki i tak jakby stopniami patrzą w górę. Więc to zarażanie, o którym ty, Emilio, wspomniałaś, to jest takie trochę kaskadowe, tak, że spływa gdzieś tam z góry i te dobre przekazy na szczęście mogą spływać, ale też niestety te takie negatywne, utrudniające. I to widzimy pracując w różnych szkołach też u nas w fundacji, jak to się dzieje. I też, ale też widać, że wśród młodzieży się odzwierciedla to, co się dzieje w ogóle w zespołach też nauczycielskich. I że ta praca
Jeżeli chcemy mieć szkoły bezpieczne, bezpieczne od dyskryminacji, bezpieczne od przemocy, to nie tylko musimy pracować z klasami i z uczniami, uczennicami, ale też z zespołami nauczycielskimi, żeby one też były bezpieczne, żeby nie było rywalizacji pomiędzy osobami w kadrze, żeby te osoby mogły się wspierać, żeby miały warunki do tego, żeby się wspierać, żeby w ogóle czuły bezpieczeństwo i finansowe, i takie organizacyjne i interpersonalne pomiędzy sobą, no bo nauczyciel spięty, wystraszony, jakby podirytowany, zmęczony, no jakby będzie miał mniej przestrzeni nawet w sobie, żeby i przyjąć złość, i przyjąć trudne rzeczy różne, które się dzieją w klasie. Muszę ci powiedzieć, że ja teraz wzdycham, bo ten zmęczony nauczyciel, no to no, sorry, taki mamy klimat, po prostu. Też trudno mówić ludziom, żeby o siebie zadbali, kiedy po prostu rzeczywiście nie ma na to przestrzeni. Tak? Natomiast to, co mnie zatrzymało tutaj w tej twojej wypowiedzi i to pewnie bym chciała, żeby Julian teraz pociągnął ten wątek, to to, że łączysz zjawisko dyskryminacji ze zjawiskiem przemocy. I to, kiedy myślimy o przemocy, to myślimy często o tym, że no dobra, Kajtek pchnął tam Zosię na schodach, prawda, albo wręcz podbił oko Ziutkowi. Natomiast to nie musi koniecznie tak wyglądać, prawda? To znaczy dyskryminacja i przemoc to nie są ani równoważne pojęcia, ani które muszą być ze sobą, znaczy właśnie, muszą być ze sobą połączone, ale w jaki sposób? Julian, już ci oddaję głos. Też duży temat, ponieważ tutaj jest dużo takich odcieni, które są w słowach, ponieważ przemoc przemocy nierówna i to, że ktoś kogoś popchnął specjalnie, niespecjalnie, to mógł być jakiś akt agresji, ale on też może być jednostkowy, on się nie powtórzy, to może być jakoś przekazane, zaopiekowane i nie rozrasta się większe zjawisko. Natomiast o przemocy też można mówić jako o pewnej tendencji, pewnym układzie sił, wtedy kiedy nie tylko jest agresja, ale też jest nierównowaga sił pomiędzy dwiema stronami, czyli jedna strona dominuje drugą, wykorzystuje swoją pozycję, tak żeby drugą nękać na bardzo różne sposoby. Taka przemoc fizyczna jest najbardziej widoczna, no bo ją można zobaczyć gołym okiem, ale też najczęściej łączy się z wieloma innymi formami przemocy, przemocą taką werbalną, przemocą poprzez jakieś wykluczanie kogoś społecznie, przemocą psychiczną, poprzez no właśnie tak izolowanie, przykre komentarze i tak dalej. I to też odniosę do tego pierwszego, wcześniejszego cytatu, który się pojawił tutaj na ekranie, czyli pojawiają się grupki i grupki walczą o władzę. I było pytanie, to jakiego rodzaju władza to jest, tak? Ponieważ może być władza, czyli walczymy o to, żeby przewodzić grupie, tak rozumiem władzę, a może być, że walczymy o władzę, czyli kogo możemy zdominować. I w tej drugiej wersji to będzie taki proces walki, który właśnie będzie procesem przemocowym. Natomiast jak jest to połączone z dyskryminacją? Tutaj się odwołam do takiego koncepcji piramidy nienawiści Gordon Allporta, który ją sformułował po II wojnie światowej, jakby patrząc, jak mogła eskalować agresja i przemoc w czasie II wojny światowej. I on pokazał, że zaczyna się od zjawisk językowych, czyli od kpin, wyśmiewania, od agresji werbalnej, która w pewnym momencie niestopowana ma jakąś sankcję, prowadzi do budowania właśnie uprzedzeń, izolowania grup. Jeżeli uprzedzenia, czyli mamy jakieś przekonania negatywne na temat nie osób, tego jakie są, tylko pewnych ich cech, dzięki temu do takiego kubełka z tymi cechami można też rzucać inne osoby. Jeżeli to połączymy z jakimś większym wpływem, no to właśnie nam się robi dyskryminacja, czyli możemy sankcjonować to, że na przykład ktoś nie może z nami siadać, to, że ktoś nie może jechać z przodu autobusu i tak dalej, i tak dalej. To się będzie właśnie łączyło też z izolowaniem tych grup, wobec czego to stwarza przestrzeń dla grupy, która dominuje, jeżeli taka nierównowaga jest, do tego, żeby wprowadzać otwartą przemoc,
ponieważ też taka grupa, która jest w jakiś sposób słabsza, to może być słabość i fizyczna, ale też może być słabość społeczna, jest mniejsza grupa, która wspiera, to przy izolowaniu ta grupa jest jeszcze bardziej narażona i wystawiona jakby na ataki. Jest bardzo łatwo jak gdyby prowadzić to w sposób taki zorganizowany, długotrwały i wyniszczający aż do ostatniego etapu, czyli zniszczenia tej osoby. To będzie albo eksterminacja na takim poziomie społecznym, ale tak sprowadzając w skali mikro, to po prostu ktoś na przykład odchodzi ze szkoły, bo sobie nie radzi, podejmuje jakieś ryzykowne zachowania autoagresywne. I tak się też takie sytuacje mogą właśnie wyeskalować. I sprawdzam, czy coś jeszcze bym mógł powiedzieć, bo wątek mi się zakończył i jeszcze potrzebuję albo pytania dodatkowego, albo przypomnienia, albo przekazania głosu. Jasne. Aha. Właśnie z kolei ja się zastanawiałam, czy ty nie chcesz jeszcze czegoś dodać. Wiesz, bo tak sobie pomyślałam właśnie, jak to jest tak naprawdę trudne wiedzieć, kiedy reagować, a kiedy nie reagować. To nad czym się cały czas tutaj pochylamy. Poczekaj jeszcze momencik, bo na przykład czasami nam się dorosłym wydaje, że dzieciaki się wyśmiewają, tak, z siebie nawzajem. To takie normalne. Natomiast ja u ciebie słyszę, że nie, to już jest jakieś zachowanie przemocowa. Tak, może być. Przynajmniej trzeba jeszcze mieć takie wyczucie kontekstu, bo ktoś może sobie z kogoś żartować i to są na przykład jakieś takie przepychanki pomiędzy przyjaciółmi. Jest bardzo taka częsta dynamika w małych grupkach. Ale też w jaki sposób sobie osoby docinają, w jaki sposób sobie żartują. Czy są to dowcipy, że śmiejemy się z kimś, czy z kogoś? Czy one dotyczą jakiejś cechy, która jest sytuacyjna, na przykład coś było śmiesznego na przykład faktycznie, albo coś ma na sobie, co kogoś rozśmieszyło, czy to odwoło się do jakiegoś stereotypu na przykład. Tutaj się pojawia zagrożenie mowy nienawiści, czyli wykorzystujemy stereotyp dotyczący tej osoby, bo ona reprezentuje jakąś grupę mniejszościową na przykład, albo wykorzystujemy jakiś funkcjonujący już w społeczeństwie stereotyp, żeby tej osobie taką łatkę przykleić i następnie, żeby ją atakować za pomocą tej łatki. Więc to na pewno będzie sytuacja, która będzie niepokojąca. No ale znowu, tutaj będzie bardzo ważny kontekst i też wysłuchanie stron, które w tym uczestniczą, żeby one też miały możliwość wypowiedzenia się, jak one to odbierają. I to, co ja widzę tutaj jako taki ważny czynnik, powiedzmy profilaktyczny, to jest w ogóle budowanie relacji z młodzieżą, czyli budowanie zaufania, tak żeby być na tyle blisko młodych osób, żeby one wiedziały, że gdyby coś się działo, to mogą przyjść i mogą o tym powiedzieć. To jest jedna rzecz. Po drugie, żeby w ramach swojego bycia z młodzieżą, bycia takim bezpiecznym dorosłym, być w miarę możliwości na tyle neutralnym i nieoceniającym, żeby różne trudne sytuacje można było wyrazić, zaadresować, a jednocześnie, z drugiej strony, być na tyle spójnym w swoich wartościach, żeby stawiać granice, nazywać, że to jest nie w porządku i teraz się wytłumaczę dlaczego. Też, żeby młodzież gdyby traktowała trochę dorosłe osoby jako takie elementy do orientacji w przestrzeni. Czyli osoba, do której pójdę po poradę, z którą się jakby skontaktuję, gdyby coś się działo, będę weryfikować sytuację, urealniać ją, przy której wiem, że ona mi w razie czego będzie reagowała, ale także jeszcze się odwołam trochę do tego zdania, że dzieci się kłócą o błahostki. Czasami bywa tak, że no właśnie trudno jest w ogóle nazwać to, o co chodzi w konflikcie. To przecież Agnieszka powiedziała, że konflikt najczęściej jest o wartościach albo potrzebach. Tylko to są super abstrakcyjne rzeczy, no bo poczucie bezpieczeństwa jest trudno wyobrazić sobie sytuację taką, że dziecko podchodzi spontanicznie i mówi, że potrzebuje uznania, potrzebuje twojej uwagi i akceptacji. Zazwyczaj powie, że chodzi o jakiś piórnik albo że frustrowałem się, czegoś nie rozumiem i dopiero potrzeba tej osoby dorosłej, która się zatrzyma, zrobi taką stopklatkę i zacznie dopytywać albo będzie pomagać, nazywać pewne rzeczy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
I to będzie właśnie przynazwanie, okej, o jaką potrzebę chodzi albo o jaką wartość, czyli takie nawigowanie w abstrakcjach, albo żeby zobaczyć, co to znaczy, że ktoś mi zrobił przykrość, albo że ktoś był jakiś, co się dokładnie wydarzyło, tak żebym ja później mógł zrobić taką ocenę, czy to nosi właśnie taką cechę właśnie dyskryminacyjną, czy może nie. Bo to też jest taka pułapka a propos tego, co Tola mówiłaś, że to są sytuacje, które często bywają niejednoznaczne i niby proste, a jednocześnie z drugiej strony trudne, ponieważ dyskryminacja to jest taki temat, który widzimy w przestrzeni z perspektywy społecznej. To jest pewien mechanizm, który jest szeroki. Natomiast tarcie między dwiema osobami też może być na poziomie indywidualnym, no bo ktoś, kto powiedzmy należy do grupy dyskryminowanej, no może zachować się niefajnie i może z tego wyniknąć jakaś sytuacja trudna i w tym momencie opiekowanie się tą osobą dlatego, że przynależy do grupy jakoś powiedzmy, że mniejszościowej, tylko z tego powodu, nagle może okazać, że to jest zajęciem stanowiska względem kogoś, kto po prostu zachował się nie w porządku. Więc też, żeby samemu nie iść stereotypowo na jakieś skróty w ramach takiego ratowania sytuacji, opiekowania się, żeby wszystko było w pełnej harmonii i poprawnie, żeby też nie zgubić takiego egzystencjalnego, indywidualnego spojrzenia na to wszystko. Czy to jest dosyć skomplikowane? Więc jeżeli dorosła osoba nie interesuje się tematami dzieciaków, buduje dystans, stara się być wyżej niż one, prawdopodobnie w pewnym momencie może być na takiej wysokości, na takiej pozycji, że może po prostu nie wychwytywać takich niuansów, nie być w tym procesie. No wtedy dużo łatwiej powiedzieć, że no widzę, że się kłócicie, to podajcie sobie rękę albo się rozsadźcie i mamy sprawę załatwioną. Po prostu nie ma kontaktu z treścią tego konfliktu. I teraz sprawdzam, czy mają podobnie, czy mają inaczej. Jak ja mogę tak dodać jeszcze, bo mnie tak to poruszyło, bo część z tych rzeczy, o których ty mówisz, to jest tak naprawdę bardzo po stronie nauczycieli. To znaczy w takim sensie, że to, co mnie uderza, to znaczy, że jak ja pracuję z młodzieżą na przykład terapeutycznie albo z grupami, to dzieci kończąc szkołę czują się głupie i brzydkie. To chyba nie o to nam chodzi w procesie edukacji, natomiast to osiągamy. W związku z czym wszystkie sytuacje, które są związane z naśmiewaniem się z czyjegoś ciała, cokolwiek by to nie było, jakikolwiek drobiazg, który nam się wydaje drobiazgiem, powinniśmy ucinać natychmiast i brać na rozmowę osobę, która atakuje czyjeś ciało, że to jest niedopuszczalne. I druga rzecz, która jest bardzo typowa w szkole, to jest atakowanie tak zwanych trudniejszych uczniów, takim, którym trudniej idzie w szkole. Takich, które są na przykład nieneurotypowych uczniów, nie? Tam dzieciaków, które mają jakieś trudności, albo dysleksja, dysgrafia, te wszystkie rzeczy. Te dzieciaki kończą szkołę czując się głupie. One muszą zrobić ogromną pracę, żeby poczuć się pełnowartościowe. Niektóre zrobią, inne nie zrobią. Tylko że tutaj już w kontekście tej cechy to nie tylko dzieci przykładają się do tego, ale niestety w dużej mierze przykładają się nauczyciele. Ponieważ my też nie zauważamy cierpienia dziecka, które nie daje sobie rady z nauką. Jak łatwo szafujemy te wyroki. Jesteś taki zdolny, ale leniwy. Zapominając, że to dziecko na przykład ma ADHD i ono może być bardzo zdolne, ale nie ma dopaminy, która powoduje, że ono będzie chciało działać, mogło działać. Więc jeśli nie zauważymy tej różnorodności, to my też stajemy się osobami, które tworzą nie tylko konflikt, ale tworzą przemocowe sytuacje. Więc to jest też bardzo ważne, żebyśmy też o tym pamiętali. No i te wszystkie rzeczy, inne cechy, które są istotne, to jest nie wiem, orientacja psychoseksualna, religia, narodowość, płeć, to są rzeczy, które absolutnie, jeżeli na to ktoś w jakiś sposób reaguje przemocowo, to trzeba ucinać natychmiast. Nie może być tak, że dzieci ganiają się po korytarzu, jeden do drugiego woła, nie wiem, czy chcę użyć tego słowa, nie, ale ty, jak powiecie, o czym mówię, tak? Nazywając się nieheteronormatywnym, osobą nieheteronormatywną w brzydki sposób.
I ja znam takie przypadki, kiedy nauczyciele nie reagują. No przecież już słyszeli to tyle razy, oni tam się tam wyzywają. Tylko że my nie wiemy, jakiej orientacji psychoseksualnej są dzieci, które towarzyszą temu. No ja rozumiem, że to jest pierwsza klasa, to oni pewnie nie wiedzą. Ale jak to jest ósma albo siódma, to już podejrzewają coś, a jak to jest liceum, to już wiedzą. W związku z czym, nie reagując, wspieramy dyskryminowanie tej grupy. W związku z tym to jest też bardzo ważne, żebyśmy my stali na takiej straży i żeby dzieciaki wiedziały, że my zawsze zareagujemy. Ja wiem, że czasami to jest trudne, bo ileż razy można reagować na to samo. Ale jeżeli cała rada pedagogiczna będzie mówić jednym głosem, nie zgadzam się na to i na to, i tu jest nasze stop, chociaż jesteśmy otwarci, akceptujący i rozumiemy wasze trudności, to tu jest nasze stop, to w którymś momencie dzieciaki też przestaną w to grać. I tutaj też wracam trochę do tego, co Agnieszka mówiła, nie, że to jest takie schodkowe. Więc tutaj myślę, że warto o to nad tym pracować, żebyśmy mówili w tej sprawie absolutnie i bezwzględnie jednym głosem. Bardzo Ci dziękuję za ten głos, ale też cieszę się, że powiedziałaś, że to jest trudne i niestety to cały czas w naszym webinarium dzisiaj wybrzmiewa, że to jest trudne. I ja sobie myślę, że chciałam powiedzieć też teraz tym osobom, które nas słuchają, zanim przeczytam głos z czatu, że okej, po prostu jesteśmy ludźmi, ergo nie jesteśmy doskonali. Nie jesteśmy doskonali, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że jesteśmy tacy cały czas, prawda? To znaczy, ja mogę sobie nie zdawać też jako nauczycielka sprawy z tego, że niektóre moje teksty są przemocowe chociażby, bo ludzie, wszyscy moi nauczyciele tak do mnie na przykład mówili, prawda? I moi koledzy też, koleżanki też tak mówią. Mogę sobie nie zdawać sprawy, że tak naprawdę dyskryminuję, ponieważ mówiliście o tym, jest na to przyzwolenie społeczne. Niemniej jednak tak naprawdę, jeżeli chcę być dobrym nauczycielem, dobrą nauczycielką, to powoli, powoli zwiększam tę swoją świadomość. Chodzi mi o to, że tak, możemy się uczyć. Właśnie tutaj pani Klaudia pisze, że właśnie cała rada, też sobie o tym pomyślałam, że nie mam wpływu na całą radę, ale mam wpływ na to, na siebie, tak? I na to, że ja też w pewnym momencie mogę powiedzieć hello, słuchajcie, nie zgadzam się, tak? Nie zgadzam się na to. Czy wyście zauważyli, koleżanki i koledzy, że na przykład takie zachowania, takie praktyki są obecne w naszej szkole? Jaki jest na przykład ukryty program naszej szkoły, że się na to nie reaguje. Ale właśnie, tutaj jest bardzo ciekawy głos o obiektywności, bo pisze pani Ola na czacie, że często pomimo starań o obiektywność, dzieci mówią, że pani to broni. Pani to broni Kasi, pani to broni Tomka i tak dalej. Taka sugestia jest trudna. Słowo trudno sponsoruje dzisiaj na nasze webinarium. Jak to zrobić, żeby rzeczywiście zachować obiektywność? Ha, no dobrze. Nie mamy tej godziny, ale co byście na to powiedzieli? Ja bym chciała, bo tak zwróciłam uwagę też na ten komentarz wcześniej i pomyślałam sobie o tym, że trochę o tym, o czym ty, Julku, też wcześniej powiedziałaś, o tym patrzeniu z góry, nie? Że jak jesteśmy w jakimś takim miejscu, że sobie zbudujemy jako dorośli pracujący z dziećmi taką rolę, że my jesteśmy gdzieś ponad i mamy patrzeć z perspektywy tej dorosłej osoby, która ma jakieś tam powinności swoje, czy to zewnętrzne, czy to wewnętrzne, bo to czy nie, niejednokrotnie są jakieś takie moje wewnętrzne powinności. To wchodzimy wtedy w rolę, wchodzimy trochę w taką maskę. No i jakbyśmy sobie tak spojrzały tak racjonalnie na relacje, no to jeżeli my wchodzimy w relację z kimś w masce, to trudno się spodziewać od niego, że on tą maskę zdejmie i będzie przy nas otwarty. No to by było nielogiczne i nawet niepokojące, gdyby się druga strona tak zachowała. Natomiast myślę sobie, że to, co jest ważne, żeby to, że w takich sytuacjach konfliktowych w ogóle nie jest tak naprawdę naszym zadaniem rozwiązanie konfliktu. Że jakby nastawianie się na to jako na cel, że my jesteśmy po to, żeby rozwiązać konflikt młodych ludzi, to jakby my nie jesteśmy po to. My jesteśmy po to, żeby facylitować proces konfliktu.
Czyli po to, żeby być z młodymi ludźmi w tym procesie i żeby im pomagać tak się komunikować, żeby oni sami byli w stanie ten konflikt rozwiązać. To o to chodzi. I to jest w ogóle jakiś taki, myślę, kawałek, z którym często się mierzą w ogóle osoby pracujące z ludźmi, czy to nauczycielki, nauczyciele, trenerki, trenerzy, psychoterapeutki, psychoterapeuci, takiego swojego wewnętrznego mesjasza, że ja tutaj jestem o to, żeby przybyć i uratować i rozwiązać problem, tak? Albo magiczną różdżką go jakoś rozwiązać. To nie jest możliwe, bo to jakby to nie jest nasz problem, więc nie do nas należy rozwiązanie też tego problemu. My możemy pomóc, jakby tak pokierować tym procesem, żeby młodzi ludzie mogli to zrobić. I jakby przekładając to na konkrety, myślę, że to, co jest bardzo ważne, to po pierwsze, żeby nazywać się emocje, bo tak jak mówimy o tym, że jakby za konfliktami stoją potrzeby albo wartości, no to jakby na wierzchu są emocje, więc jakby jak dwójka dzieci się kłóci, to nie o to im też chodzi najczęściej, żeby pani powiedziała, kto ma rację, tylko żeby pani powiedziała: słuchaj, widzę, że się wkurzyłaś o to, albo widzę, że ty się czujesz jakoś rozczarowana, czy może nawet jakoś upokorzona tym, co tam ta osoba powiedziała, tak? Jak cię, albo zapytać po prostu, jak ci jest z tym, nie? Co usłyszałaś teraz, powiedz o tym. Że to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby zrobić przestrzeń na te emocje i wtedy jak te emocje się już jakoś tak ułożą, zostaną nazwane, to się robi przestrzeń do szukania w ogóle rozwiązań. Natomiast myślę, że żeby to zrobić, to trzeba najpierw się poukładać ze swoimi własnymi emocjami. To znowu to, o czym ty trochę, Olu, mówiłaś, nie? I to jest też taki kawałek, który my niestety jako dorośli mamy do odrobienia, bo nasze pokolenie po prostu nie było tego uczone ani w domu, ani w szkole. I tak naprawdę to jest taki kawałek naszej pracy, który my musimy w swoim własnym zakresie wykonać, żeby się nauczyć nazywać swoje własne emocje, rozpoznać te emocje, z jakimi my jesteśmy w tych konfliktach, ale też zobaczyć, co nam to robi, że ta Kasia, czy Marysia, czy Janek mówi do nas, że pani staje po czyjejś stronie. I jak ja się z tym czuję wtedy, tak? I co mi to robi? I jakie powinnam, mi to uruchamia gdzieś tam w środku. Ja też bardzo zachęcam do zapoznania się z taką perspektywą terapii akceptacji i zaangażowania, gdzie się mówi o tym, że mamy w sobie jakby takie trzy głosy. Jeden to jest taki głos administratora, administratorki, mówiący właśnie powinnaś, zasady są takie, trzeba rzeczy robić tak, a drugi to jest taki głos nawigatora czy nawigatorki, który mówi: słuchaj, jest tak i tak. I teraz jest tak i tak, w sensie faktów, ale też twoich emocji, i sprawdź sobie teraz, czy ty chcesz iść za tym głosem administratora, czy na przykład za głosem odkrywcy, który ci mówi: sprawdź, popróbuj, zadziałaj spontanicznie, zobacz, co się stanie. No? I myślę, że my jakby będąc też w systemie, tym, o czym wcześniej mówiłam, że jakby system szkolny jest taki bardzo hermetyczny, można by powiedzieć, nie, taki bardzo określony, to on nas zaprasza do roli administratora, czyli do tego myślenia jakby, co ja jako nauczycielka powinnam teraz zrobić, czego wszyscy ode mnie dookoła oczekują i jak ja mam te oczekiwania spełnić. Myślę, że warto zapraszać nawigatorkę, nawigatora, żeby trochę bardziej powiedział, w czym jesteś, czego chcesz, czego potrzebujesz i przede wszystkim czego potrzebują i są te dzieci, z którymi pracujesz. Jeżeli mogę też do tego komentarza się odnieść, bo to jest takie pytanie, jak to robić, żeby rzeczywiście zachować obiektywność? Więc myślę, tutaj jakby w pytaniu jest odpowiedź. Ja bym osobiście wykasował słowo obiektywność ze słownika, ponieważ my się w ogóle nie wchodzimy w żadną obiektywność jako ludzie kiedykolwiek. Więc albo możemy być subiektywni, czyli możemy być szczerze subiektywni, czyli ja mówię ci tu i teraz, jak ja to widzę, daję informację zwrotną, ale ona jest moja osobista i nie przykrywam obiektywnością, że to jest jakiś zewnętrzny standard, który jest zawsze i wszędzie, jest absolutny. Albo jestem neutralny. I to są dwa dla mnie kierunki. Czyli znowu, albo się odwołuję do moich doświadczeń i moich wartości i stawiam granice i nie pozwalam, żeby ta sytuacja konfliktowa dalej eskalowała, bo na przykład jest przemoc, albo widzę, że jest to konflikt, który można rozwiązać, wobec czego ja się wycofuję i w tym momencie nie mogę pokazać, że jestem bardziej po stronie Kasi, czy bardziej po stronie tej drugiej osoby z tego pytania, tylko zupełnie z boku sadzam jedną, drugą osobę i dbam o proces, czyli tego, żeby udzielały sobie odpowiedzi w sposób kulturalny. To był taki cytat dotyczący nieradzenia sobie z agresją, że ktoś jakoś się wyraża. No to osoba dorosła pomaga tak przeformułować tę wypowiedź, aż będzie kulturalna i będzie można wokół tego zrobić jakąś rozmowę i jakiś dialog. I też pani Ola napisała, że
Trudność tutaj nauczycielek i nauczycieli jest to, że w takich sytuacjach trudnych emocjonalnie, trudnych metodycznie się znajdują, a jednocześnie mają sami wsparcie ze strony takiego osoby, która by się zajmowała superwizją. Myślę, to jest kawałek do tego, żeby się tym zająć. Wiem, że są działania na rzecz tego, żeby w ogóle sformułować, czym jest superwizja edukacyjna. Wiem, że specjalne centra wspierania edukacji włączającej już oferują w ramach projektów usługi superwizyjne dla nauczycielek, nauczycieli, no ale też osoby dorosłe, które same są w takim procesie, układają się z pewnymi rzeczami, prawdopodobnie też potrzebują zewnętrznego wsparcia właśnie, żeby móc również same pracować nad sobą, pracować też nad młodymi osobami i nad ich emocjami, poradzeniem sobie z tym. I trzecia, już ostatnia teraz rzecz, bo widzę chyba, że Ola chciałaby zająć głos, to, że tutaj cały system edukacji opiera się na maskach i rolach. I tu się odwołam do tego, co powiedziała wcześniej Agnieszka, o takim kaskadowym przekazywaniu również złych wzorców, czyli tak jest, że one spływają i tak nam organizują tę rzeczywistość oświatową. Natomiast można też znowu odpowiedzialnie indywidualnie nawet, jeżeli nie ma się wsparcia ze strony, nie wiem, rady czy dyrekcji, podjąć decyzję, że ten cykl, czy też ta kaskada na mnie się zatrzyma i to inni mają maskę, ale ja nie muszę mieć maski względem dziecka mojego, z którym pracuję. To ja podejmuję taką decyzję, ona będzie trudna, będzie to mnie wymagała pracy, no ale jeżeli chcę dobrze zapiekać tą sytuacją, to ta sytuacja tego ode mnie wymaga. No, to chyba tutaj to kropkę. Tylko jedno jeszcze dodam a propos tych masek, zakładania i tego, że jesteśmy nieautentyczni. Też trochę, wiecie, mamy takie tendencje do stawiania się ponad dzieciakami. Ja też ostatnio, pracując w jednej z grup, usłyszałam od młodych ludzi, że oni by nie powiedzieli nauczycielowi, że się niefajnie zachowuje w stosunku do nich, nie w porządku, nieładnie, że w jakiś sposób nie tak się zachowuje. I długo o tym rozmawialiśmy. Ja pytałam nawet, no ale tak serio mi też byście nie powiedzieli, jak ja mam tutaj coś, nie wiem, zrobiła jakiegoś, nie wiem, coś naprawdę nie w porządku. No i tak, no pani to może, ale wiecie, może. Ja naprawdę wykonuję ogromną pracę w to, żeby absolutnie nawet o jeden milimetr się nad nich nie unosić. Mam nawet takie myślenie, że cały czas uczymy się od siebie nawzajem, jak ja idę na lekcje, i niejednokrotnie mnie tam poprawiają z różnymi rzeczami, bo ja jestem zakręcona i popełniam błędy, więc się śmieję, że sprawdzam cały czas ich czujność i muszą czujni być. Więc myślę tak, że mimo tego, zobaczcie, jesteśmy ustawieni w tej hierarchii szkolnej jakoś tak, że oni mają dużą trudność, żeby powiedzieć, ci co mówią, to są już outsiderzy, oni są już, młodzież patrzy na nich z niepokojem, a nauczyciele zwykle ich tam uziemiają jak mogą, żeby nie za dużo powiedzieli. W związku z tym ja myślę, że to jest w ogóle naprawdę ogromny proces do zrobienia, żebyśmy my wreszcie zaczęli edukować się z poziomu równy z równym. Oczywiście bardzo nam to utrudniają oceny, w ogóle cały system nam to utrudnia. No bo jak teraz z poziomu równy z równym postawić komuś dwójkę albo piątkę, nie? No albo się uczymy i poznajemy świat wspólnie, albo stawiamy oceny, to się, kurczę, ma nijak do siebie. Więc to jest w tym systemie mega skomplikowane, jak jednocześnie być mentorem, który prowadzi przez świat, a potem wstawić, kurczę, tą ocenę na koniec. Słuchajcie, ja muszę, bo się uduszę. Przepraszam, bo już tyle razy użyliśmy słowa trudne, skomplikowane, ciężkie i tak dalej, że po prostu ja się dziwię, że słucha nas jeszcze prawie 50 osób. Chociaż już niektóre wyszły i wcale im się nie dziwię. Po co? Po co ja mam się tak męczyć jako nauczyciel? Tyle trudnych rzeczy nakładacie na mnie. Bo później ma się super relacje z młodzieżą, bo oni przychodzą z bardzo fajnymi tematami do pogadania, bo warto jest to robić, bo patrzymy, jak oni wzrastają wtedy, kiedy odrzucamy tę hierarchiczność, a zaczynamy być prawdziwi. Ponieważ za kilka lat po tym, jak skończą szkołę, z przyjemnością powiedzą nam dzień dobry na ulicy. I myślę, że choćby po to warto,
A poza tym mam wrażenie, że dzieciaki dzisiaj są w tak trudnej sytuacji w ogóle społecznej, życiowej, psychologicznej, no dużo by o tym mówić, znowu użyłam słowa trudno, przepraszam, że wyjście do nich i wyjście im naprzeciw jest potrzebne, ważne, a na końcu przyjemne. W związku z tym, dlatego mimo tego, że nie jest tak prosto, to warto to robić. A zresztą, z drugiej strony, jak coś jest takie nie za bardzo łatwe, to potem czasami daje nam jeszcze większą satysfakcję ze zrobienia. W związku z tym, to co ja bym jeszcze radziła, tak już będę się potem mało odzywać, to żebyśmy się wspierali nawzajem, bo ja myślę, że to jest zasadniczy problem. Wtedy wszystko nagle robi się łatwe. Kiedy ja mam w radzie pedagogicznej, albo nawet u przyjaciela, przyjaciółki, który też pracuje w szkole albo jest edukatorem, jakieś wsparcie, gdzie ja mogę przegadać swoją jakąś trudność, że słuchajcie, wentylujcie się. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby sobie ulżyć i róbcie sobie superwizję z tymi, do których po prostu macie zaufanie. To nie musi być nie wiadomo jaki superwizor. Dzięki. Słuchajcie, strasznie się cieszę po pierwsze, że to Państwo tutaj na czacie zaczęli odpowiadać na to pytanie, że to Wy wiecie po co. Bardzo się cieszę i powiem Wam też, że za tymi relacjami i za tą energią młodzieży ja ogromnie tęsknię, nie pracując już w szkole. Ale też mam dwie rzeczy, jakby od razu, że wczoraj było webinarium o współpracy, właśnie. Wielu z Państwa było na nim, bo widzę, rozpoznaję te nazwiska. Zachęcam także do obejrzenia nagrania właśnie o tym, jak się wspierać, także o budowaniu sieci wsparcia. Wczoraj polecam. A jeśli chodzi o superwizję, to ja mam dzisiaj jeszcze też na ten temat coś do powiedzenia, ponieważ tworzymy grupy peer coachingowe, ale to za momencik. Ja mimo wszystko chciałabym się choć na momencik pochylić nad złością. Nad tą złością, którą próbowałam Wam tutaj w tle wyświetlać. Przestrzeń na złość w szkole? Serio? Jak to zrobić? Jak uczyć dzieci w ogóle radzić sobie ze złością? Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, kulturowo sami możemy mieć z tym problem. Julianie, widzę, że chciałeś się odezwać. A, myślę, że Agnieszka, ale okej. Okay. Znaczy, miejsce na złość w szkole, no trochę z pytaniem, miejsce na człowieka w szkole. No, żeby być człowiekiem, w pełni doświadczając swojego człowieczeństwa, musimy doświadczać pełnej palety swoich emocji. Natomiast o inaczej, że mamy to robić tylko i wyłącznie na autopilocie, tylko też można z emocjami pracować, czyli dowiadywać się, o czym te emocje mi komunikują. Czyli emocje to nie jest tylko i wyłącznie to, że coś mnie porywa i coś przeżywam i coś robię w związku z tym, tylko jest to mój organizm, daje mi informację zwrotną, że pojawił się jakiś bodziec, który jest trudny. Czyli złość na przykład mówi mi, że ktoś przekracza moje granice. Jest to super istotna rzecz, ponieważ od tego momentu, jak to uświadomię i przestaję tę złość przeżywać, tylko wyciągam z niej wniosek, mogę moje granice zadbać. Jeżeli czuję się smutny, no to być może coś straciłem i muszę to zobaczyć, nie wiem, opłakać, pożegnać się albo to odzyskać. A jak się boję, to czy ktoś mi zagraża. Więc to są rzeczy, które są nie są irracjonalne, tylko są bardzo racjonalne, z którymi można pracować. Tylko że docieranie do punktu, kiedy to nie emocje mnie pożerają, mną kierują, tylko ja z nimi współpracuję, to jest też jakiś taki kawałek właśnie takiego rozwoju osobistego, w którym osoby dorosłe pomagają, tak jak Agnieszka powiedziałaś, na przykład pomagając nazywać pewne sytuacje, ale również pokazując swoim przykładem, modelując, jak można ze złością sobie poradzić, no bo myślę, że wiele osób, które uczyło dzieci, w pewnym momencie też doświadcza swoich własnych granic, albo jest po drugiej stronie i to, czy w tym momencie wyżyją się na dzieciach, czyli nabuduje się frustracja przy ciśnieniu zamienia się w agresję, a agresja przy władzy, którą nauczyciele, nauczycielka mają zawsze, może przeradzić się bardzo szybko w przemoc. No to właśnie, jeżeli ja potrafię sam pokazać, że zarządzam tą sytuacją, nazywam to i stawiam granice i to jest sposób taki, powiedzmy, ekologiczny, czyli nie ranię siebie, nie ranię innych, to jest w ogóle w porządku w tym systemie też prawnym, pokazuję młodym osobom, że aha, czyli tak się da. Czyli dorośli też się regulują i dorośli też nie są bombami nuklearnymi, które od nas oczekują perfekcyjności, ale same są nieprzewidywalne. I to też jest ważny taki element rozwijania kompetencji przez modelowanie. Aga?
Ja mam taką myśl, że tak jak ty powiedziałaś, Julko, że jakby nie było złości, to tak jakby nie było ludzi, to ja mam też taką myśl, że złość to nie jest coś, czego się da nie mieć, w takim sensie, że ona zawsze wychodzi. Tylko jakby różnica robi to, co my klasyfikujemy jako akceptowalne sposoby wyrażania złości. Bo niestety często jest tak, że to, co akceptujemy, to jest takie stłumienie złości po prostu, czyli jakby zinternalizowanie je, tak, jakby schowanie do środka, tak, żeby ona nie była na zewnątrz, nikogo nie kuła w oczy, nie była dla nikogo niewygodna, ale to nie znaczy, że ona znika, bo ona się kieruje albo wobec siebie po prostu, jako agresja wobec siebie, albo się kieruje w ciało po prostu i ciało wyraża to różnymi bólami, objawami psychosomatycznymi, takimi od wewnątrz, więc to nie jest tak, że ta złość znika. Jak mówimy, jakby też znowu w tym kontekście systemowym tego, co się dzieje obecnie w szkołach i w systemie oświaty, to tej złości jest całe mnóstwo. I to nie tylko wśród nauczycieli, nie tylko wśród uczniów i uczennic, ale też nauczycieli i nauczycielek. Tej złości po prostu jest bardzo dużo. I tak naprawdę ja zaryzykuję stwierdzenie, że my wręcz musimy zacząć tą złość wyrażać, dlatego że inaczej wszyscy sobie nawzajem porobimy krzywdę. Bo będzie tak, że dzieci będą sobie robić krzywdę, co już robią niestety, bo wiemy, że i wskaźniki jakby samookaleczeń i prób samobójczych no, szybują po prostu do góry już od dłuższego czasu, ale też nauczyciele będą agresywni wobec samych siebie, wobec siebie nawzajem, wobec uczniów i uczennic, a też przypominam, że jakby agresja to nie musi być taka forma agresji wprost, czy werbalnej, czy fizycznej, to już zupełnie, ale też może być bierną agresją i na przykład właśnie opuszczaniem dzieci w różny sposób. Czy tak jak ty, Olu, nawiązywałaś do uczniów uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to na przykład nierealizowanie nawet dostosowań, tłumacząc to, no bo on mi robi na złość, że czegoś nie chce zrobić, tak? No to jest też forma biernej agresji, po prostu jest mi trudno, nie radzę sobie jakby z tym, więc tak na to reaguję. Więc ja bardzo trzymam kciuki za to, żeby złość wypływała i żeby, jak to jest trochę tak, że jak coś mamy na stole, to możemy coś z tym zrobić. Jak chowamy to nie możemy nic z tym zrobić, bo nie mamy tego przed sobą, nie możemy tego nazwać, nie widzimy tego i nie możemy z tym zadziałać. Dzięki wielkie. Ja sobie jeszcze pomyślałam, że ta złość jest też ważna, bo złość jest tą emocją, która nas napędza do działania i że dlatego też zadbajmy o złość. Ale tak na koniec, bo zbliżamy się już naprawdę bardzo do końca. Słuchajcie, jednym zdaniem, każdy jednym zdaniem, co w waszym pojęciu nauczyciel przede wszystkim powinien robić w sytuacji konfliktu? Albo czego nie robić? Albo jedna rzecz taka, druga rzecz taka. Gdybyście mieli pomyśleć, co jest takie naprawdę najważniejsze, na co warto zwrócić uwagę? Kto gotów? Dobrze, w takim razie spróbuję. I myślę, że będziemy sobie dodawać. Więc ja bym zaczął od dialogu, czyli po pierwsze stworzyć przestrzeń na ten konflikt. Jeżeli coś się nagle wydarzyło i jest to ważne w grupie, żeby zrobić pauzę i stworzyć przestrzeń na to, żeby można było bezpiecznie się zająć tym tematem. Albo wszyscy razem potrzebujemy usiąść to przegadać, a jeżeli to są jakieś takie bardziej indywidualne rzeczy, wziąć dwie osoby na bok i stworzyć przestrzeń, kiedy można w ogóle się tym zająć, a nie uciec od tego. A po drugie, więcej pytać i więcej słuchać niż mówić. I dopytywać, klaryfikować, czyli wprowadzać jasność do tej rozmowy, szczególnie kiedy wiemy, że młode osoby mogą mieć problem, żeby nazwać rzeczy po imieniu, żeby je w tym wesprzeć. I też stawiać takie ciepłe granice, czyli to, że ja powiem, że nie zgadzam się, nie musi być znowu jakoś formą agresji, nie musi być przerażające, nie musi być paraliżujące dla kogoś i zagrażające, tylko że to znaczy, że jeżeli twoja granica, to ja wiem, że ty teraz mogę przestać coś robić, rozumiem też konsekwencje, jakie będą dalej, ale z drugiej strony to daje mi takie poczucie, że dopóki tej granicy nie przekraczam, to znaczy, że jest dobrze i nie muszę w lęku tej przestrzeni jakoś macać. Mogę sobie pozwolić, na przykład wyrażając swoje emocje. Na przykład wiem, czy ja mogę przekląć, żeby coś nazwać, czy powinienem w tym momencie bardziej zarządzać jakoś swoim językiem i uszukać innych form. To od tego zaczynam. To było bardzo długie zdanie.
Ja bym chciała powiedzieć, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby tak zabezpieczyć konflikt, żeby dać wszystkim pewność, że po konflikcie my znowu będziemy w relacji, że my nawet w trakcie konfliktu jesteśmy w relacji, że konflikt niczego nie kończy, że my się kłócimy, my mamy inne zdania, ale my nadal jesteśmy w relacji. To jest też bardzo ważne tak ze strony nauczyciela, że ja się teraz z tobą nie zgadzam, nie podoba mi się zachowanie, ale ja cię lubię, Krzysiu, Marysiu, Zosiu. Lubię ciebie jako człowieka, szanuję, jesteś dla mnie ważny, ważna i dlatego ja tutaj teraz ingeruję, nie podoba mi się zachowanie, ale nasza relacja jest niezmienna. To jest bardzo ważne, bo ja mam wrażenie, że dzieci bardzo się boją, że konflikt coś kończy. Mają to doświadczenie takiego, nie wiem, obrażania się na przykład rodziców, którzy, nie wiem, nie jakby w konflikcie przez potem, nie wiem, 3 dni są jakby nie w relacji. Więc my musimy być w relacji przez cały czas, rozmawiać, być blisko i mówić, ja to robię dlatego, że cię wspieram i że chcę, żeby tu było dobrze, żeby tobie było dobrze. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby nauczyć w ogóle dzieciaki, że konflikt jest, ale on niczego nie zmienia. Nie zgadzam się na to zachowanie, ale poza tym zachowaniem ja cię akceptuję i jesteś dalej moim uczniem, uczennicą, którą lubię i szanuję. Agnieszko. Tak, dodając do tego, co już powiedziałeś, to powiedziałabym jeszcze, że warto pamiętać, że w konflikcie wszystkie osoby są tak samo ważne. Niezależnie od tego, z czym wchodzą, czy to się wydaje małe, czy duże, jaką rolę pełnią w klasie, z czego się wziął ten konflikt, żeby to jasno też nazywać, tak, żeby wszystkie osoby tu są tak samo ważne i wszystkie mają taki sam dostęp do głosu w rozwiązywaniu tego konfliktu, bo o to też często są konflikty, tak, trochę o to, żeby kto jest tutaj ważny, czyj głos jest słyszany i sam ten proces jakby dawania głosu wszystkim już jest taki wzmacniający ten proces szukania rozwiązania. A drugą rzecz bym jeszcze dodała taką, nie tylko dla konfliktu, ale w ogóle do tego wszystkiego, o czym tutaj dzisiaj mówiliśmy, że niedawno trafiłam na badania dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkołach. Nie takie zupełnie świeże, takie troszkę sprzed chyba 2 lat, natomiast w których była mowa o tym, co jest dla uczniów, uczennic ważne i się okazało, że dla bardzo wielu z nich, nawet jeżeli negatywnie oceniają cały zespół pedagogiczny, ale był jeden nauczyciel, jedna nauczycielka, którzy byli dla nich wspierający, wzmacniający, to już robiło dla nich ogromną różnicę. I myślę, że chciałabym bardzo, żeby Państwo wyszli z tą myślą z tego naszego spotkania, że jak mówimy, że cała Rada robi coś i że my jesteśmy tylko jedną osobą, to że nam się tak może wydawać, ale dla konkretnego ucznia, dla konkretnej uczennicy to, co my zrobimy, może robić ogromną różnicę, którą zapamiętają na lata. Jeśli jeszcze mogę dodać, właśnie zerknąłem na czaty, są po prostu fantastyczne rzeczy, za które Państwu też bardzo dziękuję za podzielenie się tym wszystkim. To wszystko powinno być głośno odczytane. Natomiast od Ciebie jeszcze bym dorzucił jedną rzecz, żeby w tym konflikcie też zadbać o godność wszystkich stron. Czyli żeby bycie w konflikcie nie było poniżające. Jeżeli kogoś coś poniża, to żeby o to zadbać, żeby ta osoba tego nie doświadczała. A jednocześnie, że w tej godności jest prawo do pewnych rzeczy, to prawo do tego, że ja mam różne emocje. To, czy ja na przykład, że ktoś komuś może być przykro, to jest ważne, że jest przykro, jest w porządku. Nie mówię, nie płacz, nie poradź sobie z tym, albo nie złość się, tylko okej, masz prawo do złości, masz prawo to wyrazić, ale w konstruktywny sposób, wobec czego poszukajmy takiego sposobu. Albo masz prawo się teraz wypłakać i nie muszę teraz tego zagłaskiwać, dam ci chusteczkę i pobędę z tobą w tym. Tak, żeby ta osoba też nie czuła się poniżona tym, że pokazuje emocje, które na przykład jej się kojarzą ze słabością, ale też w ramach tej swojej godności też pokazywać swoje emocje. Ta sytuacja mnie denerwuje, albo wzruszyłem się, kiedy widzę, że dochodzi do porozumienia. Myślę, że to też jest autentyczne i też buduje relacje. I nawet trochę polemika z Olą, że być może ta relacja nasza nie będzie taka sama, tylko właśnie gorzej, wyewoluuje w dobrym kierunku, bo wszyscy razem nauczyliśmy się czegoś oraz przeszliśmy bardzo trudną rzecz, a wzrastając też jako osoby.
I tak, dotrwaliśmy do tego końca, który naprawdę wydaje mi się bardzo wzruszający. Ja się czuję wzruszona i który, mam nadzieję, jest wzmacniający. I to, co jeszcze zostało mi do powiedzenia, masz rację, Julianie, że powinnam przeczytać to wszystko, co jest na czacie, ale nie chcę też Państwa tutaj trzymać ze względu na szacunek do Was. To jest na tyle ważny temat, że będziemy do niego wracać. Już za miesiąc, 16 maja, będzie webinarium Jak wspierać uczniów i uczennice w konfliktowych sytuacjach wielokulturowej klasie, które będzie miało inną formę, nie taką dyskusyjną jak tutaj, tylko bardziej w formie pytań i odpowiedzi. Mają Państwo czas, żeby sobie jeszcze pewne rzeczy przemyśleć, poukładać i przyjść na to webinarium. W tej chwili na czat poproszę, żeby zostało wrzucone, no właśnie, Ola, która nas tutaj wspiera, już wrzuciła link do zarejestrowania się już teraz na to webinarium. Druga sprawa, mówiliście o superwizji. To, co proponujemy w tej chwili, to nie jest do końca superwizja, ale to jest miejsce na odwentylowanie się i na nauczenie się, w jaki sposób możemy się wspierać nawzajem. Tworzymy cztery takie niewielkie grupy peer coachingowe, czyli będziemy uczyć Państwa, w jaki sposób siebie nawzajem wspierać, jak możecie być dla siebie takimi coachami, którzy dają siłę innym, a jednocześnie będzie szansa na to, żeby doświadczyć procesu takiego wsparcia koleżeńskiego i wyjdziecie z tego cyklu z narzędziami do zastosowania w swojej szkole, jeżeli się na to zdecydujecie. To jest 5 cyklicznych spotkań na platformie Zoom. Też jest link na czacie, można się jeszcze zapisać, chociaż już naprawdę ostatnie miejsca, już będę po prostu się odzywała do tych osób, ale zawsze jest szansa. A ja nieustannie zachęcam do tego, żeby korzystać z naszej super hiper publikacji Wychowanie to podstawa, w której mamy różne pomysły dla nauczycieli i wychowawców klas 4-8 szkoły podstawowej. Od razu mówię, można tę publikację ściągnąć z naszej szkoły, z naszej strony, przepraszam. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby nieustannie być z nami w kontakcie. I szczerze, to zachęcam nieustannie, żeby być ze sobą w kontakcie, bo tylko w ten sposób możemy, no właśnie, możemy dalej pracować w tych, nazwijmy to, niełatwych, wymagających, ale także okolicznościach, które pozwalają nam się rozwijać. Zaświadczenia, link do publikacji został podany, panie Rafale, na czacie. To jest ten, który się zaczyna od Ucz Otwartości, materiał Wychowanie to podstawa. Jeszcze raz, Olu, tutaj jest, o, dziękuję serdecznie. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję moim prelegentom i prelegentkom, prelegentowi i prelegentkom, prelegentkom i prelegentowi, dobra, już wszystkie formy. W każdym razie bardzo serdecznie Wam dziękuję, to był bardzo ciekawy dla mnie wieczór, mam nadzieję, że dla innych też. Na Państwa koncie w systemie zapisy c.org.pl w ciągu 48 godzin pojawią się zaświadczenia dla tych oczywiście, którzy byli zarejestrowani w zapisach na to wydarzenie. Dziękuję serdecznie, dobranoc. Dziękujemy, dobrego wieczoru. Dziękuję, dobrego wieczoru. Dziękujemy. I to już jest koniec.